Pora na kolejny program Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry, witam i zapraszam. Nasze spotkanie rozpoczynamy od zaproszenia na wyjątkowy czerwcowy weekend, kiedy wspólnie będziemy obchodzili Dzień Chemika. A to zaproszenie skieruje do Państwa prezes PKN Orlen, Wojciech Jasiński. Szanowni mieszkańcy Płocka, serdecznie zapraszam 12 czerwca wszystkich mieszkańców miasta Płocka i regionu na wspólne obchody tradycyjnego święta Dnia Chemika. Tego dnia na Stadionie Wisły Płock przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji piknikowych. Chcę też zaprosić wszystkich Państwa do wspólnego kibicowania biało-czerwonym w pierwszym meczu piłkarskich Mistrzostw Europy Polska-Irlandia. Na zakończenie wystąpi Tilaf oraz z jedynym koncertem w Polsce legenda światowej muzyki pop Bonnie Tyler. Nie może Państwa tam zabraknąć. Do zobaczenia 12 czerwca. Nasz koncern po raz kolejny przyłączył się do obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny. Co roku akcja Dwie godziny dla rodziny przebiega pod innym hasłem. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Humanites Sztuka Wychowania. Głównym celem akcji jest umożliwienie pracownikom spędzenia dodatkowych 2 godzin z bliskimi dzięki skróceniu przez pracodawców czasu pracy. Jako mama pracująca i wychowująca 2,5-letniego malucha, kiedy jego okres rozwojowy jest bardzo szybki, każda dodatkowa chwila spędzona z nim jest dla mnie bardzo ważna. Tematem przewodnim akcji w tym roku jest hasło Muzyka i pokolenia. Bardzo lubimy spędzać czas z muzyką, przy muzyce. Lubimy się bawić przy niej, śpiewać, tańczyć. A mamy tę wyjątkową możliwość, ponieważ nasz tata gra na akordeonie, instrumentach klawiszowych, także możemy słuchać muzyki na żywo. Olek jest bardzo zainteresowany instrumentem, który wydobywa dźwięki, melodie. Także mam nadzieję, że i te dodatkowe 2 godziny również spędzimy bawiąc się przy muzyce. Międzynarodowy Dzień Rodzin przypada 15 maja, a ponieważ to niedziela, to dodatkowe 2 godziny z bliskimi pracownicy Orlenu będą mogli spędzić w piątek 13 maja. Do końca sezonu Ekstraklasy piłkarzy ręcznych pozostało niewiele czasu. Już wkrótce poznamy nowego mistrza Polski. Czy będzie nim Orlen Wisła Płock? Pierwszy weekend finału fazy play-off nie był udany dla szczypiornistów z Płocka. Podopieczni Manolo Cadenasa przegrali mecze w Kielcach i w rywalizacji do 3 zwycięstw zespół Vive prowadzi już 2-0. Bardzo trudno się gra, bardzo trudno, bo Kielce, jak mówiłem już wcześniej, tam na Final Four Ligę Mistrzów to doświadczeni zawodnicy, dobrze grają, bardzo w ataku, w każdym ataku wie co trzeba robić. Trudno tam sagi na galdę, dużo grają, podają na koło. Mogę powiedzieć, gratuluję chłopakom, bo walczyliśmy naprawdę 60 minut. Mało nas jest, dużo kontuzji i gratuluję chłopakom, nie ma co za walkę. Sobotni mecz w Orlen Arenie może być ostatnim decydującym spotkaniem. Jeśli Płoczanie wygrają, wciąż będą w grze, to może być jednak bardzo trudne. Kończymy to wydanie Studia Grupy Orlen. Nowy program oczywiście już za tydzień, zatem do zobaczenia.